Zbigniew spędził noc w hotelu. Koło południa odebrał telefon od roztrzęsionej Renaty z prośbą, żeby jak najszybciej przyjechał do szpitala. Przepraszam, tknąłem w korku. Co powiedzieć lekarze? Gdzie jest Justyna? W domu. Nie wie, że tutaj jestem. Justyna ma białaczkę. To już pewne. Cholera. Renata, nie poddamy się. Pamiętaj, że zawsze masz na mnie liczyć. Muszę jeszcze wykonać test, żeby określić rodzaj białaczki, leczenie. Nasza córka jest śmiertelnie chora. Wszystko będzie dobrze. Justyna jest młoda, ma silny organizm. Poradzimy sobie. Chodź, chodź, idziemy. Jestem instruktorką tańca. Szykowałam się akurat do zajęć, kiedy lekarz zadzwonił. Rzuciłam wszystko i natychmiast pojechałam. Przeczuwałam, że to będą złe wiadomości. Nie myliłam się. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Spełni się najgorszy scenariusz. Ale teraz wiem, że musimy być silni.